Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Deponii. Tak, ostatnio... Ktoś tu depta. Ostatnio mieliśmy problem z tym, żeby dostać kartę członkowską do klubu dziobaków. Więc spróbujemy posłuchać wskazówki, tak na dobrą sprawę, którą dawało nam ciasteczko z wróżbą. Czyli mamy oddać właśnie ciasteczko rybakowi. Zobaczymy, czy nam się to uda. What's that supposed to be? A fortune cookie. Since you're bragging about your oh so terrific fisherman's luck, maybe you could prove it for a change. Huh, if that's all. There you go. I won. Hooray. What? Show me. Nothing doing. I won that. And I always wanted to be a member of the Platypus Club. But my cookie. Ah, shut up. Here's your stupid membership card. I'm already a member of that silly club. Once accidentally fell on a scratch card. And now leave me alone with your nonsense. Okej, no to w sumie tyle. Jadro z przynętą. Nie wiem, czy możemy wybrać. Nie chcę. Tak. Dobra, wróćmy oddać się temu klubowiczowi, czy właścicielowi klubu kupon. Zobaczymy, co nam dalej, nas dalej czeka. Congratulations! You are now officially part of the Platypus community. Will I be expected to shave my head or wear robes? Nope. But you get a free copy of the Platypus field guide. Is there no way to avoid that? Keep it safe. Someday it might save your life. Okej. Czy możemy sobie zobaczyć ten przewodnik? Third edition. No proszę. Says anything useful in there. This is interesting. Apparently, in every generation, there is one platypus of each type that guards the nests against thieves. The eggs of these nest guardians are well hidden by the mother. There are 4 types of platypus, so a total of 4 nest guardians. Of course. I just need to find the 4 nest guardian eggs and hatch them. Then the corresponding platypuses won't be on the menu anymore, and I can finally invite Goal to dinner. This plan is like so crazy. Czyli jest plan. So crazy, it just has to work. Okay. Earth platypuses hatch in frozen soil with the first ground frost. Oh, bummer! I can't possibly wait for the start of winter. Dobra, czy w związku z tym będziemy mogli zebrać te jajka, czy nie? Tu jest gniazdo do dzieci. Aha, możemy przejść tu na górę. According to the field guide, this is a flying platypus egg. Cool. That's just what my collection was missing. Okej. Czy w takim razie, tak, ja nie to wciskam co zwykle. Czy w takim razie możemy zobaczyć to jajko? Found it. So far so good. Now I just have to hatch it. Miot dziobaka powietrza. Hatch in free fall from the highest point of their habitat. Hey, tricky, but cool. Aha, tu jest podpowiedź w sumie. Albo mi się wydaje. Podbierak. Illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is or didn't know how to draw. Tylko my chyba nie mamy takiego uchwytu. Bo to wygląda tak, jakby to były te gacie, które tam wisiały. No ale dobra, tak jak zwykle wciskam nie to, co powinnam. No uchwytu nie ma. Chyba, żeby ten złoty smok niewidzialności nam się mógł do tego przydać. O, patrzcie, zniknęła nam... grabie nam zniknęły. Jezu, się wysłowić nie mogę. Hey, stop right there. I don't think I can pull this off without a tool. Perhaps these two rocks and the meerkat trap over there could help. Czekajcie, gdzie on tu był chyba? Ma to jakiś system? Okej. Ściągnąłam kamień i gdzie on jest? Jest w ekwipunku? Przecież tu był jeszcze jeden kamień. Gdzie on zniknął? Czekajcie. Okej. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co robię, ale dobra. Okej. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, no nie, ale... Mam wrażenie, że to w kółko leci. Dobra. Chyba to będzie pierwsza zagadka, którą my sobie po prostu pominiemy. Ha, gotcha. You thought you could fool me, didn't you? But the wiser man never gives in. Okej, mamy donicę pełną ziemi, gniazdo. To sobie sprawdźmy, jak, bo to jest chyba ten ziemny, no. Earth platypuses hatch in frozen soil with the first ground frost. Oh, bummer. I can't possibly wait for the start of winter. Nie, ale przecież u doktorka była zamrażarka. Pamiętacie? U niego w gabinecie. Trzeba nam ziemię. Czy możemy wiaderkiem zgarnąć ziemię? I'm sure I could, but that may be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. Okej. Spróbujmy go w takim razie zgarnąć. O ile trafię, bo ja już nie pamiętam, gdzie on był. Mała Wenecja. Czekajcie, może na mapie, o. Doki. On chyba był w dokach, nie? Rynek. A może w parku przemysłowym? Ta. O, w parku przemysłowym. Kolejne pudło z poduszką powietrzną. Tu jest prąd, tu jest zamrażarka. Czy my możemy to wsadzić, to jajko, o? According to the field guide, earth platypuses. So far so good. Rozumiem, że się da, że je połączył. No proszę. Well, hello. So young and already so aggressive. Here, platy. Well, hello. Aha. So young and already so aggressive. Rozumiem, że go nie zbierzemy teraz. A jak włączymy przełącznik? It may not be a water platypus, but it swims like one. Ojej. Ah, no. The ice block is stuck tight. I probably need tools. Narzędzi, no to mamy śrubokręt albo ewentualnie rybę. The best I can do is knock off a couple of ice cubes. I need better tools. I definitely won't get it out of there with that. Potrzebujesz lepszych narzędzi. Dobra, pogadajmy z doktorkiem, może on nam coś da. Chociaż wątpię. Hello again. Ah, how are you getting on? I brought the first goal. A step in the right, but you're not quite there. Yeah, I know I'm good. No need. What went wrong? Looks like Gilligan actually palmed off the wrong cartridges on you. Oh. Goal's mind is now each. Aha, czyli to jest to samo. Dobra, to tego nie będziemy słuchać. Nice offer. Gee, I would have furnished it a bit different. Yes, the shielding of the generator resonates rather awkwardly. But what would you do if you had oscillate? Oh yeah. Now I would move the generator a little more to the left. But with this kind of field intensity, wouldn't that be too dangerous? I would hate to accidentally create a neutron star in my office. Yeah, well, you know what we're talking about, don't you? Of course I know. And I still say, more to the left. If you think so. Have you noticed anything else? My office was cooler and bigger. Really? The one in your... Yep. Not only, there were also more... Blink. And it also had more of those things next to the door. Light switches? Precisely. Okay. I'll be quiet. Czym ja go mam wyciągnąć? Co my tu jeszcze mamy? No, świecą chyba nie bardzo. Tabletkami tym bardziej nie. Chyba nie anteną. Może da się połączyć. I'm not even gonna try that. My stuff already smells fishy enough. Odkurzaczem? My things are actually, but why it's not like any. Nie czekajcie, bo nie użyłam go w końcu. I definitely won't get it out of there with that. No to nie jest. O, czekajcie, tu jest szuflada. Nie wiedziałam. Ciekawe, czy wcześniej. Chew first. That was a reminder that you were not to poke around in my things. Okay, reminder heard and ignored. Rufus, it's okay. No dobra. Tu nie ma nic. Dobra, no to nic. To może będziemy mogli gdzieś indziej, a może coś trzeba zrobić, żeby doktorek wyszedł. Jeszcze nie wiem co. Zobaczymy. Nie no, elektrody nie mają szans, bo przecież wiadro farby. Bo nie możemy go wyciągnąć, także... Nic, spróbujemy dostać może inne jajka i coś z nimi zrobić. I przy okazji zmacać wszystko. Do portu chodźmy. Tu jest to jajko, o. Jest gniazdo. A bo on je chyba potem będzie musiał... Cool! That's just what my collection was missing. Będę chyba musiał potem do gniazda je powkładać. Dobra, no zobaczmy, co daje nam wodny. Water platypuses hatch Excuse me? In the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting! It also says here that zebrafish are freshwater fish. It may be difficult to find any here. Okej. Mam dwie opcje. Pójdziemy do rybaka porozmawiać. O, słoik z haczykami. Jeszcze zmacajmy. Aha. Rozumiem, że mamy haczyk, okej. No ale to znaczy, że nam się przyda. Aha. Jest jeszcze szansa taka. Okej. No nie wiedziałam, że tu możemy wejść z powrotem jakoś, nie wiem. Kosz na śmieci? I would love to claim that I don't rummage around in trash, but who am I kidding? After all, this is Deponia. Bleh, slimy. Ojej. Oh, that is disgusting. No, I've had it. I simply do not belong here. I wait. Oh. What's this? Hey, that's my old anchovy bait. It's still good. No mam nadzieję mimo wszystko, że nie będzie jej jadł. Chociaż kto go tam wie. No nie wiedziałam, że można w śmieciach pogrzebać. Ciekawa jestem, czy te opcje doszły z czasem po prostu tutaj. Wydaje mi się, że ostatnio żeśmy wszystko przegrzebali. Oczywiście zakaz łowienia ryb. Zastanawia mnie jeszcze fakt, jakie ryby ma Mewa, jego ojciec, w sensie w ekwipunku, znaczy w tym swoim akwarium, boże, w ekwipunku. Gdzie było ostatnie jajko? To też jest pytanie. Na rynek. Nie u aptekarza. Dobra, chodźmy tu. Czy my szpadel możemy wziąć? Aha, podejrzewam, że szpadel będzie tym, czego nam brakowało. Prawa strona. To znaczy... narzędziem do wyciągnięcia tego lodu. Hands off the orb. Oh man. God, I've rarely seen such ugly fish. Good thing they're so rare. Ale nie widać co to. I na pewno to nie jest ta ryba, o której żeśmy mówili, bo przecież jej jajko się tam nie zmieści. Okej. Gdzie moglibyśmy... Możemy jeszcze spróbować tu na górę wejść. Czekajcie, bo to też stąd było przecież. Możemy sznurek z hakiem połączyć. To było to pewnie. Haczkonator. Dobra, mamy haczkonator. Czy możemy go teraz tu przewiązać? The hook fits in this grommet perfectly. Now, I just have to find a reason why I would want to do that, and off we go. Good idea. No. Now. I just have to fasten the end somewhere, and I'll have the perfect catapult. No tu, to już wiemy gdzie. Okej. Czemu mnie to nie dziwi? Czy możemy tu w takim razie to jajko wstawić? Nie, to nie to chyba. To jajko. My pants catapult is almost finished. All that's missing is ammunition. No przecież wstawiłam jajko. My pants catapult is almost finished. I just need to stretch it somehow. Łopatą? My pants catapult, but that was somehow different. Czym ja to mam naciągnąć? Może odkurzaczem? My pants catapult. I just need to stretch. Też nie? Czy my to możemy naciągnąć jeszcze? Śrubokrętem? Czekajcie, a może... Tak, no wiemy o prochach. Przyczepiona, niedostatecznie naprężona nogawka. Tylko czym? Dobra. Pojemnik na kłaczki. Czy możemy to odkurzyć? Just for the record, I'm not doing this to clean up here. I'm doing this to test the suction power of the handheld vacuum. Slim pickings. I have enough lint like this on my coat. No ale chyba nie tym to mamy wypełnić. Czekajcie. Może będzie coś tu jeszcze napisane o tym. Flying platypuses hatch in free fall from the highest point of their habitat. Hey, tricky, but cool. Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. I found it. So far, so good. Now I just have to hatch it. Ciekawe, skąd mamy jajo dziobaka ognia. Przecież nie mamy go w ekwipunku. Czy mnie się zdaje? No nie mamy. A jest zaznaczone jako ten, jako odnalezione. My platypus catapult is loaded and ready for action. I just have to untie the knot and then... Aha, widzicie, to nie o to chodziło. Nie było nam potrzebne, tylko że tamta maszyna naciągnęła sznur. Exactly. I just have to untie the knot and then... Hey, what's going on? I can't get this stupid knot open. Oh, why did I have to be such a gifted knotter? I just have to unt... Dobra, wiemy, że nie. A może musimy go odpiłować. Okej. A. Wow, a perfect trajectory. Okej. Czy ktoś mi zdradzi, jak my go teraz mamy złapać? Na pewno nie ze środka. So far so good. Now, all I have to do is catch it and bring it back to its nest. No cóż. Drzewo. Hey, hands off the tree. Się zeźlił. Okej. To jednak nie było to. Musimy coś zrobić tutaj. Może do poety. No ale jemu to już nic nie zostało. Knock, knock. You again. No, jesteś niemiły, Rufus. But I'm rich in spirit. Isn't that the same? See you later. Right. Leave me alone. No cóż, to nie tu. Na pewno musi się coś stać tutaj, skoro on tu lata, więc Donicy z ziemią, gniazdo, ale to jest gniazdo ziemistego. Ptaszarnia. Gdybyśmy tak zostawili okruszki, znaczy no, w sensie da się może pokruszyć chleb. Gdzie Rufus idzie, a potem nam powie, że to nie to. Pomysł dobry, ale... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Here, Platy, Platy. Look at the yummies that Papa Rufus has. Chyba jednak to działa. Here, Platy, Platy. Stupid critter. No chyba nie odkurza, że mamy go wciągnąć teraz. Here, Platy, Platy. It doesn't seem to be interested. So far, so good. No i co tu powinniśmy jeszcze dorzucić? Przecież nie węgiel. Może przeterminowane tabletki. Here, Platy. Stupid critter. No i co? Czekajcie. Podbierak. Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. Jest siatka do lądowania. Aha, to on chyba nie będzie w ogóle lądował. Czekajcie, bo podbierak wygląda jak gacie. Czy my je możemy ściągnąć teraz? Spróbujmy. I'm sure that can be used a second time. Dobra. I czy my je możemy z czymś połączyć? Z węglem nie. Okej, woda też nie chyba. It should be possible to build something useful out of it. A landing net for flying platypuses? No. Actually, yes, of course. That looks just like the landing net from the picture in the field guide. W życiu bym nie powiedziała, że ten, to coś z obrazka zaraz koło spodni to jest antena. No ale dobra. No dobra, mamy antenę. Znaczy mamy podbierak w takim razie. Dziobaczku. Też się teraz złapać, żebyśmy chociaż jednego mieli zaliczonego. Byłoby fajnie. Here, Platy, Platy. Jest! A gdzie jego jajko? Chyba żeśmy w doku znaleźli, no nie? Czekajcie, przejdziemy do portu. Czy tu było? According to the field guide, this is the breeding ground of the local water platypus colony. But an expert like me would have spotted the difference anyway. To mamy jeszcze gniazdo w Bellevue było. Czekajcie, może tu jest to ostatnie jajko. To nie jest super kostek. Nie, tu nie ma jaja. Tu też nie. Ani tu. Tu jeszcze było... To jest takie z chmurką, to może to będzie to. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Ojej, jaki naburmuszany. Dobra, chodźmy zobaczyć jeszcze do doktorka. Czy ze szpadlem nam lepiej pójdzie? I should be able to free it from the ice with that. Ah, cold. Okej. Okay. Dziobak ziemi, no to jego też trzeba do Belluwa odnieść. Tam przy doniczce jest gniazdo, tu o. Mam nadzieję, że nie musimy go rozgrzewać. On się sam tu roztopi. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. On też jaki zły, patrzcie. Dobra. Dobrze, ja myślę, że w tym miejscu sobie skończymy. W sumie zostało nam jeszcze jajo wody i jajo ognia, którego nie mamy, więc ja nie wiem, czy myśmy je już widzieli, czy nie. Nie przypominam sobie, gdzie może być. No to co? Tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobało. Cieszę się, że w końcu udało nam się rozkminić w sumie, gdzie to wszystko połączyć, jak do tego dojść. Dobra, tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnej części. See ya!